W ogóle jakim zjebem trzeba być, żeby wymyślić frazeologizm klekot jaj? Klekot jaj? Otóż klekot jaj. Klekot jaj jest wtedy, jak posuwasz laskę od tyłu i twoje jaja, obijając się o pośladki partnerki, tworzą nieporównywalną prawie z niczym bardzo specyficzną onomatopeję. Klap, klap, klap. Skupmy się jednak na samym sformułowaniu. Klekot jaj. No, że akurat jaj, to rozumiem, gdyż one właśnie są prowodyrem całego dźwiękowego zamieszania. Ale że klekot... Kurwa, wiecie, co to jest klekot? Klekot to inaczej kłapanie dziobem przez małe bociany, które chcą dostać od dużego bociana jakieś pożywienie. Co to ma wspólnego z ruchaniem? Co za chory pojeb musiał przynieść ten dźwięk prosto z tych łąk zielonych do sypialni? Cóż za niebezpiecznie chory umysł podczas stosunku zaczął porównywać swoje jaja do głodnych bocianich piskląt. Albo może inaczej, szedł zwyczajnie przez łąkę i zauważywszy, że brządzę o pokarm bocianie pisklaki, porównał ich słodkie głosy do... No kurwa! Nawet nie piszę już, że usłyszał ich słodki klekot, bo od razu mi się chujowo to słowo kojarzy. No dosłownie. Tutaj jednak pojawia się problem, no bo jakim mądrzejszym słowem taki klekot zastąpić? Klaskanie? Brzmi co najmniej dziwnie. Plask to przyjęty w komiksach i literaturze piękny dźwięk skakania do wody. Myślę, żeby napisać w tej sprawie do Rady Języka Polskiego prośby o wyjaśnienie i usłyszeć, co profesorowie Miodek czy Bralczyk mieliby na ten temat do powiedzenia. Mam cichą nadzieję, że panowie wolą raczej klekotać dziobem niż jajami i moje pytanie nie trafi do kosza z napisem wyjebane.